broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of destiny. Hotter, hotter.
Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, dzisiaj troszeczkę wcześniej. No jest niemal 18.30, czyli w sumie godzinę wcześniej niż zazwyczaj. Ja nazywam się Crocs, a to jest Microsoft Flight Simulator 2020 i oczywiście A320 NIO od Fly-by-Wire w przepięknym malowaniu EasyJeta. To pomalowanie, z tego co dobrze pamiętam, to jest malowanie właśnie na 200 sztukę któregoś z Airbusów, właśnie w rodzinie EasyJeta. Więc bardzo się cieszę, że mogę sobie dzisiaj takim pięknym cudeńkiem polecieć. Jesteśmy w Krakowie. Widzę, że godzina zaskoczyła wszystkich, nawet samego prowadzącego. Dobrze, miło mi was powitać. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz tylko zrobię, jak już tu jesteście, to poczekam na was chwilkę. Poczekam na was chwilkę, poczekam. Okej. Dobra. Wszystko gra i buczy. Cześć Tymon, cześć Ernest, cześć Michał, cześć Konto Adama i Przemek Grochowski. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ktoś jeszcze jest na czacie? Halo, czy ktoś jest... Nie mam? Dobra. To w takim razie ja się odpalę. Będziemy robić ten lot. Oczywiście dzisiaj na pokładzie, tak jak zresztą jest w opisie czy w tytule tego live'a, jest Looker Tool. Muszę się pogodzić z tym programem i muszę się pogodzić też z okolicznościami FSU i PC, którego jest wymagany do tego, aby sobie tutaj latać razem z Looker Tool. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, czy to dzisiaj zadziała, czy się coś skraszy, czy coś się nie skraszy. Dobrze, przede wszystkim włączylibyśmy baterię, ale na początek sprawdzę sobie checklisty. Parking brake is on. Parking brake is on. Wipers is off. Spoilers is retracted. Engine masters is off. Engine mode selector is normal. Thrust levers is idle. Flaps is retracted. Anti-skid is on, landing gear check down i fuel quantity, za chwileczkę sobie sprawdzimy. Kabecek, co to za przekozackie samoloty w tle? Co to za przekozackie samoloty? To jest Boeing 737-800. To jest, nie wiem, też chyba 737-8 Max. Znaczy 737 Max. Tutaj jest jakiś gracze 2, czyli to są A320. To są static aircraft dołączone do lotniska, bo to jest płatne lotnisko od Drzewiecki Design. Od Drzewiecki Design, a więc static aircraft zrobione przez twórców scenerii. Nic nowego do MFS-a się nie pojawiło, to uspokajam od razu. Okej, okay. W związku z tym, Battery Master 1 and 2 is on. OK, pojawił się voltaż 27,2 na jednej, jak i na drugiej baterii, w związku z tym możemy włączyć naszą energię zewnętrzną. Następnie strobe lights na auto i ADIRS 1, 2 and 3. Dzięki za odpowiedź, nie ma problemu. APU engine fire test. Jedynka, dwójka teraz. I trójeczka. Znaczy trójeczka, APU oczywiście. Trzeci w kolejności. Dobra, instrument display brightness. Musimy sobie tutaj wszystko rozjaśnić. Także tak, proszę Państwa, ostatni kibice w drodze na mecz do Tirany. Też chciałbym sobie ten mecz dzisiaj obejrzeć, dlatego zdecydowanie wcześniej odpaliłem MFS-a i odpaliłem live'a. Cześć Misiu. Masz fajną bluzę, Tommy Hilfigera. Skąd masz taką? Kupiłem. Se kupiłeś? Dlaczego jesteś mężczyzną? Boże, dopiero po tylu latach małżeństwa się o tym dowiaduję. Jale Cywik w X-Plane z Warszawy. Dzisiaj gościem u kolegi po fachu Rutkoś jest. U jakiego koledze po fachu? Bo nie wiem, o kim mówisz. Dobrze, jak tu wygląda... ciśnienie jest w porządku. Znaczy ciśnienie jest w porządku. Znam ciśnienie, to jest przede wszystkim 10-12, to by się zgadzało. Cześć Linson, siemaneczko. Tak by the way. U Fansima, aha, okej, okay, no Rutkoś jest u kilkunastu streamerów moderatorem, on nie jest tylko u mnie, więc
Więc no, logiczne jest to, że chłop sobie też tam jest na różnych streamach. Przecież u mnie nie ma obowiązku bycia. Dobrze, i jeszcze sobie oczywiście podświetlimy overhead. To jest instrument brightness. Seatbelt signs is on. No smoking signs na auto i emergency exit lights. A następnie annunciator lights i sprawdzimy, czy wszystkie światełka ładnie się tutaj palą. Palo się czy nie palo? Palo się chyba raczej. I wszystko w porządku. Dobra, to możemy wyłączyć. Co ty tu kombinujesz? Nie przyniosłeś tutaj. Dobra, to możemy sobie przejść do naszego komputera pokładowego. Cześć, widzę, że PZPN musiał ciebie wynająć. No tak, musiał mnie wynająć, bo lecimy do tej Tirany, nie chcieli, to biedaki, więc aż EasyJet przyleciał. Nie Metar, poprosiłbym Init Pressurization, czy jak to się tam zwie. EPKK Lati, to jest oczywiście Tirana. Godzina 30 gdzieś około, tak to będzie wyglądało. Weźmy sobie fuel, sprawdźmy, czy tu się paliwo przeładuje. OFP request i refuel load 6400. Dobry pan Krok, z czołem czaty, załapię się jeszcze. No normalnie, jeszcze tak. Jestem, lecę na mecz, siedzę w biznes, baw mnie tera. Siema Kroksu, siema wszystkim. Cześć, baw się, witam cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że wpadliście, miło mi. Taki dzisiaj szybki streamek dla relaksu, dla relaksiku. Okej. Okay. Możemy sobie uzupełnić teraz init page one. Zrobimy sobie init request. OK. On nam każe tutaj, czy sugeruje lecieć 370, choć to jest troszeczkę absurdalne, bo ja nie chcę lecieć 370, bo to jest trasa na zachód, tak by the way. Więc polecimy sobie 360, żeby była tutaj jasność. Od razu tutaj to tutaj ustawimy. 360 na panelu autopilota. OK. Teraz tak, wejdziemy we flight plan, departure runway 25, pierwszym punktem będzie Babko, więc polecimy Babko for Juliet, dlaczego by nie, zresztą tak podpowiada nam też Simbrief, po Babko powinien się zrobić road discontinuity, tak też się dzieje, ale on jest na streamie i odpowiada na pytania widzów. A to nie wiem, to nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Nie wnikam, nie mój stream, nie mój cyrk, nie moje małpy, jak to mawiają. Ja jestem one man show. Prediction Wilshire. Nie, to nie jest Prediction Wilshire, tu jest Prediction Wilshire. Auto i cockpit door locked. OK, barometric reference is set, VOR RDF is not required, FSU altitude is checked. IS alignment checked, AFIS arc and 10 nautical miles checked, flight directors both on checked. Dobrze, to mamy zrobione. Czyli teraz tak, zajęlibyśmy się wszystkim tym, co jest tu. Właśnie, block fuel to jest 6,4. Przeklikamy sobie zero fuel weight i zero fuel weight center of gravity. Dzień dobry na wieczór, Prezio i czaty, popatrzę podczas ETS-owania. Pirku, siemaneczko, witam cię bardzo serdecznie, cześć. Gwiazda nam rośnie, z kogo? dobra, lecimy. 09 Final Reserve, to będzie tutaj. Trip Wind, to jest niezwykle istotne. Tu będzie minus one? Proszę bardzo. To jest zrobione. Alternate time. Czy tu jest więcej? Tak, tu jest więcej. Alternate time. 1,4 tutaj będzie. OK. Dobra, to jest ogarnięte. I teraz tak. Transition altitude w Polsce to oczywiście logiczne 6,5 tysiąca stóp. Flapy. Up 0,3 patrząc na center of gravity. I flexa wyliczymy około 50 stopni. W związku z tym mamy już V1, V-Rotate i V2, 121, 122 i 126. Dobrze. Dzień dobry, witam wszystkich. Zostawcie łapkę, jak już jesteście. Bardzo dziękuję za wszystkie, które już są. Cieszę się, że jesteście, bardzo, bardzo mi miło z tego powodu.
Tutaj możemy sobie zmienić jeszcze numer lotu na KRO5000. Cały czas Road to 5000 subscribers is on. Więc jakby ktoś jeszcze nie dał subskrypcji, również tam gdzieś jest przycisk, także sobie klikać. Dobrze, to mamy. Teraz tak, APU Master. APU Master i APU Start. Dobrze. W tym czasie Crew Supply Fuel Pumps to jest... Czekajcie. Fuel Pumps Air Condition Navigation Lights. Właśnie Navigation Lightsów nie włączyłem. Proszę bardzo. Crew Oxygen Supply. Dobra, to by się zgadzało. Jakim samolotem lecisz? Airbusem A320 NIO, my friend. Airbusem A320 NIO. Masz to chyba nawet w tytule filmu, w opisie i mówiłem to 3 razy na początku. Nic nie mów, Crocs. Nic się nie odzywaj, bądź miły dla ludzi. Dlaczego jesteś niemiły dla ludzi? Właśnie, dlaczego jesteś nie... Crocsu, dlaczego ty jesteś niemiły ciągle? Dobrze, lecimy w ogóle z Looker Tool. Czy ja mam nadzieję, że zadziała Looker Tool? Mam taką ogromną nadzieję wręcz. Chciałbym, ale czy się uda, to tego nie wiem. APU Bleed. Oczywiście sobie włączymy. Dobra, to jest zrobione. I teraz External Power is off. Ok, to by się zgadzało. External Power, APU Generator, bardzo fajnie. 122.800 jest ustawione. Możemy włączyć Beacon Lightsy. Beacon Lightsy już wcześniej włączyłem. A głupiś ja. Mogłem to później zrobić. Dobra. Dobra. To mamy. Dobra, jesteśmy gotowi do wypychania. Tylko ta ciężarówka zostoi. U mnie działa Looker Tool z FS UPC 7 bez problemów. No tak, ale niektórzy mają problemy, na przykład ja. Więc to wiesz, takie jest... No czasem u jednych działa, u jednych nie działa. To takie... Nie można tego ograniczyć. Czasem jakiś dodatek się po prostu gryzie i jest problem. Dobra, Ladies and gentlemen, on behalf of the captain and the entire crew, welcome aboard. Now we request your full attention as the flight attendants demonstrate the safety features of this aircraft. When the seatbelt sign illuminates, you must fasten your seatbelt. Insert the metal fittings one into the other, and tighten by pulling on the loose end of the strap. To release your seatbelt, lift the upper portion of the buckle. We suggest będzie that teraz... you keep your seatbelt fastened throughout to, the flight, tam as we may experience turbulence. There are several emergency exits on this aircraft. Please take a few moments now to locate your nearest exit. In some cases, your nearest exit may be behind you. If we need to evacuate the aircraft, floor-level lighting will guide you towards the exit. Doors can be opened by moving the handle in the direction of the arrow. Each Cześć, door is equipped with an inflatable slide which may also be detached and used as a life raft. Oxygen and the air pressure are always being monitored. In the event of a decompression, an oxygen mask will automatically appear in front of you. To start the flow of oxygen, pull the mask towards you. Place it firmly over Cześć, your nose hey, and mouth. Hey, secure the elastic band behind your head and breathe normally. Although the bag does not inflate, oxygen is flowing to the mask. If you are traveling with a child or someone who requires assistance, secure your mask on first and then assist the other person. Keep your mask on until a uniformed crew member advises you to remove it. In the event of an emergency, please assume the bracing position. Lean forward with your hands on top of your head and your elbows against your thighs. Ensure your feet are flat on the floor. A life vest is located in a pouch under your seat or between the armrests. When instructed to do so, open the plastic pouch and remove the vest. Slip it over your head. Pass the straps around your waist Cześć, and adjust at Proszę, the front. To inflate the vest, pull firmly on the red cord only when leaving the aircraft. If you need to refill the vest, blow into the mouthpieces. Use the whistle and light to attract attention. Also, your seat bottom cushion can be used as a flotation device. Pull the cushion from the seat, slip your arms into the straps and hug the cushion to your chest.
MFS u każdego działa indywidualnie, bo bez kitu, jak czytam, jakie ludzie mają problemy, to w szoku jestem. No ja też byłem kiedyś w szoku, aż mnie nie spotkały te problemy. No ja też musiałem zrezygnować z FSU i PC, od tego czasu 0 CTD. No, niestety. Coś jest nie tak czasem, ale zobaczymy dzisiaj. Jak będzie crash, to znaczy, że FSU i PC nie jest dla mnie. We strongly suggest you read it before takeoff. If you have any questions, please don't hesitate to ask one of our crew members. Full left, we wish full you right. All an enjoyable flight. Full up, full down, rudder, full left, full right. Dobra. Działa, działa. Mamy git, mamy majonez. Wszystko przeczytałem. Dobra. Constrainty sobie tutaj włączymy jeszcze. Okay. Parking brakes off. Jak życie mija? Uroczku, w miarę, jakoś mija. Jest git. Masz stewarda, który pokazuje tak jak w tym filmie. W jakim filmie? Wczoraj leciałem na 320 Experimenter, na Looker Tool działało wszystko jak należy, także powinno być gitara. No kurwa, tak zawsze jest. U wszystkich działa, u Kroksia. Nie będę u ciebie dzisiaj działało. Okej, okay, i jedziemy do holding point pasa 2.5 w Krakowie. Piękne lotnisko zrobione przez drzewiecki design. Devolo, dzięki ci... O, Devolo! Dzięki za subskrypcję, witam cię bardzo serdecznie na moim kanale, choć miałem wrażenie, że już wcześniej byłeś. Nie mogę z tym Codemaster, kiedy ten update. Chodzi ci o F1, ale my jesteśmy na streamie z MFS-a przecież. Ziomek, co ty tu mi z Codemasterem wyskakujesz? Jakieś biznes jety tu nawet, chyba jest nawet, czekajcie, to był rządowy samolot? Nie, to nie był rządowy samolot, wyglądał jak rządowy samolot. Dobra, tu z górki na pazurki. Ktoś tam ląduje? Ryszard, ty draniu, czy ty lądujesz? Dobra, teraz czekajcie, jak go zostawię, to powinien z górki się stoczyć, nie? Tam gówno się stoczy. Dobrze. Nie wiem, ja mam dalej klatki jakieś do dupy. Może muszę jeszcze wyłączyć APU, bo czemu by miało być włączone? O, stoczy się jednak. Ej, toczy się. Dobra, klapy na jedynki, autobrake'i na maksa, choć one się tak nie chcą włączyć. Cabin checked. Bardzo fajnie. Teraz tak, transponder. I powinno być git. Take off config. Dobra. Bajecznie, to co, wyjeżdżamy na pas. Ryszard nie ląduje. Co ty kombinisz? No może nie być. Ale może został wykorzystany do twojego monitora. Moja żona szuka kabla. Ja nie wiem, gdzie jest ten kabel, absolutnie. Dobrze. Teraz tak. Czy mamy wszystko gotowe? Tylko się upewnię. Po checkliście. Before takeoff, tak, to by się zgadzało. Takeoff, ok. Czekajcie, checklista troszeczkę na dół. Ok. Auto, breaki i silniki na około 40. To jest... Zostaw ten kabel, no! To jest kurwa od kierownicy kabel, no! Jeżeli coś mi odłączysz, to kurwa biorę z tobą rozwód. Z automatu. Z automatu. Mm.
Nie mogę się skupić! Startuję właśnie! Mecz sobie mogę kupić na... VPI Pilot! Cześć, Niemir. Przepraszam bardzo. Nita, wykorzystaliśmy ten kabel do twojego monitora. Ale to na pewno nie ma tutaj tego kabla. Poza tym Doris robi tutaj taki syf, że kurwa ona wszystko po swojemu układa. No. Weź odłącz od swojego monitora. A nie, nie masz od swojego monitora. No to super, to nie będzie kabla HDMI. Jezu, ile nerwów. Chciałem sobie polecieć spokojnie. Ty musisz robić cyrki. A to ty zapalasz mi światło i dupę zawracasz. Cześć Icek, witam cię bardzo serdecznie. Teraz wyobraź sobie, że tak stewardesa wchodzi do kokpitu pilota i odłącza jakiś kabelek. Moja żona się nie uśmiechnęła. Cześć Adaś, hej hej. Nie wnikam to. Not my problem. Devolo, sorki Kroksiu, że dopiero teraz kliknąłem subskrypcję, następnym razem się poprawię. Devolo, już chyba następnego razu nie będzie w takim razie, bo już kliknąłeś subskrypcję. Cześć Rafcio, witam cię bardzo serdecznie. Adam Skylark, ja wiem, ale nie muszę, już trzeci widz mi to pisze. Ten czarny obok bezpiecznika będzie pasował pod USB typu C? Ładne to malowanie, tak. Jego historia jest dosyć fajna, tego malowania. Bo chodzi w nim o to, że w ten sposób... W ten sposób EasyJet świętował 200. egzemplarz któregoś samolotu. Znaczy, któregoś. 200. egzemplarz Airbusa we własnej flocie, o może tak. Oj, tam nie będzie. Następnym razem browara zasubskrybuję. Co? A też my nie wiemy, o co chodzi, wiesz? Nie za bardzo wiem, o co chodzi, więc nie wiem, nie chcę kontynuować tego wątku. Jest jak jest. Dobra, seatbelty wyłączone. To jest ogarnięte, to jest ogarnięte. Dobrze, proszę Państwa, to my sobie wznosimy spokojnie. Na razie jesteśmy na flight level 150. To jest ogarnięte, to jest ogarnięte, to jest ogarnięte, to jest zrobione, to jest zrobione. Dobrze, ile tam zostało? Znaczy, ile zostało? Jaka tam jest odległość? 512 mil. Dzisiaj jest jakiś mecz? Tak, Polska gra z Albanią dzisiaj. Jest to mecz o wszystko w sumie. Bo jeżeli Polska nie wygra dzisiaj z Albanią, to straci szansę na to, aby zagrać w barażu o awans do Mistrzostw Świata. To jest taki mecz o wszystko przed meczem o wszystko. Ale ten mecz o wszystko to mecz o wszystko, nie? Czy jakaś linia lotnicza ma wykupione dla siebie samoloty, czy większość jest leasingowana? Wydaje się mi, że niektóre linie lotnicze mają samoloty na własność. A to jest dobre pytanie, bardzo dobre pytanie, też mnie to zastanawia. A baraże to ile meczów? Meczy to się nie pisze, meczów się pisze. Meczów... Zakładam, że jeden albo dwa. Dawid D, siemaneczko. Ernox, siemaneczko, witam cię bardzo serdecznie. Dzięki za 54 łapki, mega sztos od was. Dzięki, dzięki, bardzo mocno. Także tak, lecimy dzisiaj sobie z Looker Tool. Zobaczymy, czy to będzie funkcjonowało. Mega marzę, żeby latać
Dwa mecze. Okej, czyli mecz i rewanż. Mega marzę o tym, żeby latać z Looker Tool regularnie, bo to jest fajna aplikacja podliczająca punkty. Zawsze jest jakaś marcheweczka, nie? Przed oczami, że można zdobyć punkty jakieś. I że można się piąć na przykład w klasyfikacji, w kwalifikacji, czy w takim leaderboardzie, jak to nazwać można normalnie. Więc dobry clickbait? Czemu clickbait? Nie jest clickbait. Ja nie robię clickbaitów. Dzisiaj nie było powiadomień z YouTube'a, bo nie dostałem. Szczerze, nie mogę tego zweryfikować nawet. Nie mogę tego Farafcio zweryfikować. Ja swoje powiadomienie na swoich kanałach społecznościowych ogarnąłem. I tylko tyle w sumie. Reszty niestety nie wiem, jak mam te powiadomienia ogarnąć. Nawet wiem, że niektórzy użytkownicy też się z tym męczą. Pamiętajcie też, żeby jak już ma ktoś subskrypcję i naprawdę chce jakieś powiadomienia, ja tutaj nie będę zachęcał do tego, bo tam to też jest względne, przy subskrybencie trzeba zaznaczyć dzwoneczek i powinny być powiadomienia, ale czasem też ze dzwoneczkiem nie przychodzą, więc ja miałem powiadomienie. Jedni mają powiadomienia, drudzy nie mają powiadomień. No tak średnio, proszę Państwa, to działa. Nie mam na to jakiegoś większego wpływu. Jest czasem mi też błyso, że tak to wygląda. No ale YouTube czasem leci w takie bambuko. Ja zawsze dostaję. No i bardzo fajnie, no. To się chwali, to się chwali. Dobrze, ja sobie sprawdzę tylko... czy my wszystko mamy? Gears, flaps, spoilers, thrust, autopilot, no slides, runway light. O Jezu, jednej rzeczy nie zrobiłem. Powróć mi do kokpitu. Widzę, że turnoffów nie wyłączyłem. Tak sobie przypomniałem, mówię, coś na pewno nie wyłączyłem. No i turnoffów nie wyłączyłem. Dzisiaj było, ale nie zawsze są. No dokładnie, nie zawsze są. Ja mam zaznaczony dzwoneczek na wszystko od ciebie. No widzisz, i to jest ta logika już, znaczy. Tu logiki przestaje mi brakować, znaczy zaczyna mi brakować logiki. No bo jest to nielogiczne, skoro masz wszystko pozaznaczane, no to powiadomienia tak z natury powinieneś mieć. A że nie masz, I don't know. Dobrze. Tirana, powiem szczerze, nigdy nie byłem w Albanii samolotem. Jestem ciekaw, tam dosyć ładny teren jest, bo tam jest górzyście wokół tego lotniska. W Tiranie, Boże, mi dzisiaj zimno jest. Miał być wczoraj stream, sorry, ale zasnąłem. Wyobraźcie sobie, że wczoraj zasnąłem. 17 zasnąłem, spałem do północy, no może trochę wcześniej, do 23. Przyszedłem do kompa, już nie miałem siły na streama, o 23 to też by nie było sensu i potem znowu zasnąłem, więc wybaczcie za wczoraj, dzisiaj sobie lecimy na spokojnie. Ważne, że zajrzałem. Tak, Rafcio, to się bardzo, bardzo chwali. Czekajcie, czy ja mam obsługę zrobioną? Tak, mam obsługę Looker Tool'a zrobioną, więc stewardessa samoistnie będzie tam wszystko zabezpieczać. Ja właśnie czekam na streama, czekałem na streama wczoraj. No nie było, sorry, zasłem strasznie. Po prostu padłem na twarz, padłem na ryj. Ale słuchajcie, nie wiem, z ludźmi gadałem dzisiaj w pracy i tak samo mówili, że wczoraj popadali jak muchy, więc jakiś dzień był jakiś dziwny. Jaki przewidziany czas lotu? Masz scenerię? Scenerii nie ma do Tirany, przynajmniej darmowej, a płatnej nie miałem zamiaru kupować, jeżeli nawet takowa istnieje. Czas lotu to około 1,5 do godziny 45 minut. Ja cisnę Majorka Teneryfa 321, duński charter Sunclass. Zarąbiście, Adaś, bardzo się cieszę. Fajna w ogóle trasa Majorka Teneryfa. Chciałeś się na 5 minut położyć? Na 15. Powiem ci, nawet żonie mówiłem, że słuchaj, przyjechałem do domu bardzo późno, bo pracowałem wczoraj od 6, wstając o 4, pracowałem od 6 do 16. I miałem też taki emocjonalny dzień i mówię, tak przyjechałem, bo miałem oczywiście zamiar i plany robić streama, przecież to logiczne było w mojej głowie. I mówię, słuchaj, na pół godzinki się myknę, wstanę, to się ogarnę i zrobię sobie streama. No i położyłem się na pół godzinki i spałem zbyt długo.
Tak zawsze jest, wiecie. Organizmu nie oszukasz. Po prostu jeżeli organizm potrzebuje snu, no to kurwa potrzebuje snu i nie ma bata. No, możesz tam kombinować, oszukiwać, nie wiem, wstawać, próbować go przezwyciężyć, ale to tak nie działa. Ostatecznie jak zbierasz zmęczenie zbyt duże w sobie, no to ostatecznie ci to wyjdzie na in minus, nie? In minus ci to wyjdzie. Więc jeżeli macie okazję, dużo spać. Dużo spać i dużo ogarniać snu, bo jeżeli nie będziecie ogarniać snu, wasz organizm się w końcu zbuntuje. I to jest nieważne, czy to jest kwestia młodego wieku, starszego wieku, średniego wieku, czy już geriatrycznego wieku. Choć ludzie starsi, zauważyłem, śpią o wiele, wiele więcej. Tak jakby więcej szacunku mieli do snu. Albo po prostu ich organizm domaga się snu większej ilości. Także śpijcie regularnie i dużo. Podobnie jak z seksem. Chcesz godzinkę, wychodzi jak zawsze 5 minut. No tak, to fakt. Nie wiem czemu, ja po prostu nie potrafię zasnąć w dzień. Chyba, że jestem chory. Nie, no to ja w dzień kiedyś nie potrafię. To jest kwestia wieku. To jest kwestia wieku. Ja na przykład kiedyś też, jak byłem, miałem, nie wiem, z 16-18 lat, to w dzień w ogóle nie. To był absurd, żeby spać w dzień. Miałem wiele rzeczy do zrobienia zresztą. Bo ja już od 16 roku życia w sumie pracowałem, więc dużo miałem rzeczy do robienia po prostu. No nie miałem czasu, ale z wiekiem się to zmieniło. I teraz w dzień spanie mówię, dobre, lubię to. Ja raz wróciłem z roboty koło 14, zjadłem obiad, położyłem się na 5 minut, to mnie budzik o 4 rano do roboty obudził. O Jezus, najlepsza ilość snu dla organizmu to 6-8 godzin. Też słyszałem o takiej statystyce. A moja mama w niedzielę po obiedzie zawsze w kimę leci. Są ludzie, tak, moja mama tak samo. Mój tata w ogóle jest dobrym przykładem. Mój tata śpi na okrągło, po prostu kiedy ma okazję, to przykłada głowę do poduszki i zaraz słyszę tylko takie... I ja się zastanawiam, jak on to kurwa robi? Że ja naprawdę potrzebuję takiego dosyć hermetycznego środowiska, żeby zasnąć. Nie wiem, tam na słuchawkach sobie odpalam na przykład, jak nie mogę zasnąć, to na słuchawkach sobie odpalam deszcz. Na YouTubie są takie fajne usypiające audio, że tam sobie odpalasz deszcz z burzą, robi się przyjemnie, kładziesz się pod kołdrą i zasypiasz, nie? Albo audiobooka sobie odpalam, bo audiobook mnie, najlepiej mnie usypiają audiobooki. Więc ja potrzebuję hermetycznego środowiska w pewnych uwarunkowaniach, ale z drugiej strony nie potrafię przyłożyć głowy do poduszki i po prostu zasnąć. Nie umiem, no nie wiem jak to jest. A ponoć na najgorsze, co można zrobić po jedzeniu, położyć się spać. Nie wiem, nie słyszałem czegoś takiego, no ale kwestia tego, ja zazwyczaj po jedzeniu staram się troszeczkę rozruszać, albo coś zrobić, albo gdzieś, nie wiem, na pewno nie kłaść się spać, bo wtedy zaburzone jest trawienie. Organizm podczas snu powinien odpoczywać, a nie trawić. Znaczy, ja na przykład kiedyś dowiedziałem się bardzo fajną ciekawostkę a propos tego, jak zachowuje się organizm po wypiciu alkoholu. Najgorsze, co można zrobić, to wypić, znaczy i zawsze tak ludzie robią. I ludzie zazwyczaj tak robią, że piją alkohol, kładą się spać, nie? No i ten alkohol w nich krąży. A najgorsze jest to, że alkohol to jest trucizna. No to jest raczej logiczne, każdy to wie. I samoistnie, tak jak ja fajki, bierę to na klatę, nie? Tylko, że najgorsze jest to, że podczas snu organizm, wątroba, trzustka i wszystkie organy tam w środku starają się ten alkohol przerobić. Po prostu go wyrzucić z organizmu, bo dla niego to jest anormalna sytuacja, że ktoś wprowadza do niego truciznę. Więc wyobraźcie sobie sytuację, w której wy śpicie, wasza głowa śpi, ale wasze ciało cały czas pracuje. Nie poznałem tajemnicy, jak należy się kłaść spać, ale na pewno jest jakieś uwarunkowanie, które pomaga w dobrym śnie, w zdrowym śnie przede wszystkim. Ciekawe, bardzo ciekawy wątek. Adrian, siemaneczko, cześć. A na diecie roślinnej się nie chce spać po jedzeniu. O Jezus Maria, nie wiem na czym, zakładam, że na czym polega dieta roślinna, ale nigdy żem nie próbował. A w szoku jak na roślinki przyszedłem, to po jedzeniu mam energię, a nie senność. No bardzo ciekawe to jest. A masz rację, Kroks, to dlatego tak pierdzę jak cholera. Tak, ale ty się śmiejesz, ale to jest prawda, no bo to przerabia wszystko, cały syf. Zresztą po jedzeniu też tak masz.
Słuchajcie, jak dzisiaj z jakością? Mocno wam przerywa? Bo widzę, że od czasu do czasu przerwie. Dzisiaj słaba jakość, co? Cześć, Adam Rusty, witam cię bardzo serdecznie. Hej, hej. Dzisiaj chyba słaba jakość jest. Jak mi się wydaje. Dobra. Jak nie, jak jest wszystko ok, to wszystko jest ok. Tutaj też powinien być standard. No i jest super. Dobra w miarę. No to i dobrze, no to ja przesadzam w takim razie. Raz nie potrafiłem usnąć przed poranną zmianą. Całą noc nie spałem. Może spałem pół godziny. Jak wróciłem z pracy, włączyłem sobie kwalę F1. Nie wytrzymałem, musiałem się położyć około 17. To wstałem to o 3 w nocy. Dobrze jest. No to super. Znaczy ja miałem takie momenty. Ja widzę tylko kompresję YouTube, przerywania brak. Okej, okay, u mnie śmiga. Super, bardzo się cieszę. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wyrażenie opinii na ten temat. Ja miałem często tak, że hello Dydziek, cześć. Ja miałem czasem tak, że po prostu rozregulowałem zegar biologiczny do takiego stopnia, że nie potrafiłem normalnie funkcjonować. Więc polegało to mniej więcej na tym, że przed porannym dyżurem nie potrafiłem zasnąć totalnie. Nie spałem całą noc, po prostu w pewnym momencie wstałem i mówię, nie no chuja, nie ma bata. Ale wyobraźcie sobie, co się dzieje wówczas z organizmem, gdy nie odpoczywa. Rzeźnie. A jak w sobotę lecieliście, to też wam dziwnie wyrysowało podejścia do lotniska z jednego końca pasa do drugiego? Nie wiem, ja nie miałem dziwnego, wyrysowanego podejścia. U mnie wszystko podczas World Tripa było ok. Właśnie muszę, by the way, muszę wrzucić trasę World Tripową. Ona jakoś niedługo się pojawi, na dniach, na godzinach. Jakoś dzisiaj, albo jutro, albo pojutrze. Na pewno się pojawi. Pamiętajcie o tym, że w sobotę lecimy dosyć długi lot. Więc przygotujcie paliwo, przygotujcie coś do jedzenia, przygotujcie sobie coś do picia, no bo lecimy do Dubaju, z Jemenu do Dubaju. No kawałeczek, przyznam szczerze, kawałeczek jest, bo to będzie prawie 900 mil, więc ja zakładam, że 2,5 godzinki, a może nawet i lepiej, będziemy sobie wszyscy lecieć. Mam też nadzieję, że wszystko zakończy się bez żadnych tam problemów techniczno-organizacyjnych, choć ostatnio ten World Trip jest zdecydowanie bardzo fajnie zorganizowany. Znaczy, wy sami się organizujecie bardzo mocno. Ja jestem z was mega dumny, nie? Że wszyscy... Ostatnio były tam problemy na podejściu i to, że ludzie latają innymi samolotami niż założone w World Tripie, ale sam World Trip sam w sobie bardzo fajnie wychodzi, więc super. Krzysztof Cielecki, witam cię bardzo serdecznie na moim kanale. Łapeczka leci w twoim kierunku, dzięki za subskrypcję i mam nadzieję, że zostaniesz dłużej i będziesz się dobrze bawił. Fajnie, fajnie, dzięki za suba. Kto jeszcze nie zasubował, to tam jest przycisk gdzieś tam. Jeżeli ktoś jeszcze nie dał łapki w górę, zapraszam do tego, żeby polajkować. Jeżeli ktoś jeszcze nie wspiera kanału, zapraszam do wspierania. Jeżeli ktoś chce donatować, to tam w linku jest w opisie. Musiałem... krypciocha to nie jest. Autoreklama. Autopromocja. To jest dobre słowo. Autopromocja musi być, aby przypomnieć, bo nie każdy pamięta. No, pamiętajcie, że w piątek dwie stałe pozycje nadchodzą, proszę Państwa. W piątek jest Grand Prix, mam nadzieję, że przyjdziecie, bo to też mnie męczy, żeby ludzie przychodzili. To wiecie, jak nie będą ludzie przychodzili, to kolejnego sezonu nie budżet, albo będzie, ale nie będzie na streamach po prostu. Będzie Grand Prix Austrii. Bardzo fajne Grand Prix się zapowiada. Dużo emocji się zapowiada w Grand Prix Austrii. Z chłopakami będziemy jeździć. Coraz więcej kierowców do nas dołącza. Coraz więcej ludzi jest. Więc Grand Prix Austrii, Kroksiu na czele klasyfikacji generalnej. Więc proszę, zapraszam. W piątek godzina 20 punktualnie. Najprawdopodobniej zmieniamy trochę strukturę weekendową, jeżeli chodzi o F1. Ale mniejsza. W sobotę World Trip lecimy do Dubaju. No i na niedzielę coś jeszcze muszę poplanować, ale to zakładam jakiś locik. Może sobie na niedzielę odpalę, proszę Państwa, co bym sobie odpalił? To bym sobie odpalił może 787, jakiś dłuższy lot zrobił. Ale taki niedługi, taki dłuższy, ale niedługi. Czyli jakieś 800 mil też bym myknął Boeingiem, Dreamlinerem, czemu by nie. Sorry, że nie w temacie, ale jutro jest ogromna szansa na update Imola i skin od Red Bulla.
No to nie, wiesz, Dawid, ważne, żeby oni naprawili desynchronizację w F1, a nie dawali Imole i skin do Red Bulla. Ale Crocs, będzie rywalizacja jak Max i Lewis między nami. Nie, stary. Po prostu ciebie wyeliminujemy gdzieś podczas Grand Prix i tyle będzie z twojej rywalizacji. No, nie brałbym tego tak do serca, Dawid. Daj moją trasę. 2 godziny. To jest, czekaj, Majorka Teneryfa? Boże, czekaj. Jak ty lecisz? Majorka Teneryfa, dobrze mówię. 2 godziny 50 minut. No czemu by nie? Majorka Teneryfa, musiałbym znaleźć tylko scenerię. Witam 30 osób, dzień dobry. Przywitajcie się na czacie, sprawdzamy obecność, kto jest, kogo nie ma. Crocs, jedno słowo i kolegę zepchnę z toru. Nie, tak nie robimy. Tak nie robimy. Takich brzydkich rzeczy nie robimy. To znaczy, zakładam, żebyś Dodzia nie dogonił. Dyzia, chciałem powiedzieć. Dyzio na czacie się pojawił, to... Dodzia możesz nie dogonić. Dodziu jest dosyć szybki. Ostatnio zresztą pokazał, jak jeździ. No to zacznijmy. 5. cel, uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Dziękuję bardzo! Kimkolwiek jesteś, droga przepustnico, mężczyzno bądź kobieto. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za 200 zł. Mega, z całego serca dziękuję. Jak przepustnica się pnie. Kimkolwiek jesteś, pniesz się. Po szczeblach. Bardzo dziękuję. No dobra, no to rozpoczęty. Niech będzie. Za safety car bym go dogonił, tylko problem byłby taki, że sam bym już nie ukończył pewnie. No tak. Nie. Coś. Ale byśmy odwalili wtedy manianę. Będzie wszystko razem. Naprawa multi, Imola i skin, potwierdził to twórca na forum. Czyli... Sorry, że nie... Jutro jest ogromna szansa na update. Dobra, Dawid, bardzo Ci dziękuję za informację. To akurat fajnie, cieszę się, Dodziu, że mi to napisałeś. No i dobra, fajnie. Do F1 jutro będzie naprawione. Juhu! Imola, to będzie nowy tor, nie? Bo Imoli nie ma. Dobrze, proszę Państwa, ale mega fajny locik. Zobaczymy tą Tiranę. Przyznam szczerze, czy ktoś kiedyś z Was lądował w Tiranie w MFS-ie? Ja pierwszy raz. Tam tak spojrzałem sobie na mapy. Na mapy i tak tam jest górzyście, tam wokół lotniska jest górzyście, zobaczcie, jakby spojrzeć, no to jest ILS-ik, ale ILS-ik zakłada nam przelecenie najpierw przez VOR, polecenie dosyć takim, no, łukiem i wejście dopiero na ścieżkę, bo jeżeli mielibyśmy podchodzić z tej perspektywy, no to tu jest bardzo wysoko, nie? Te szczyty są dosyć wysokie, znaczy dałoby się, nie, to z 4000 się zaczyna, więc tu szczyty są dosyć takie, powiem szczerze, ogarnięte. No i dobra, będziemy sprawdzać też, jaki wiatr, w ogóle zastanawia mnie to, oh, by the way, przecież ja to mogę sobie sprawdzić tutaj. W Tiranie jest 320 na 9, wait a minute. No to słuchajcie, no to fajnie, no to mamy tylko podejście VR. No i bardzo dobrze, i będzie trudne podejście, czemu by nie, bardzo mnie to cieszy. Ustawimy sobie to od razu. Coś tu jest więcej? Nie, jest tylko VR 35. Bardzo dobrze, a nie bardzo dobra, ale może być też bardzo dobra. Z jaką procedurą? Inol tu hotel, proszę bardzo, Inol tu hotel. I teraz jeszcze sobie zobaczymy jedną rzecz. Bo to jest przez TRN. Czyli byśmy przelecieli przez TRN, dolecieli łukiem i wlecieli na procedurę TRN. W sumie nie ma tutaj jakiegoś większego wyboru. Okej, znakomicie. Teraz tak, spojrzymy sobie, jak to podejście będzie wyglądało. To też jest bardzo ciekawa kwestia. Wait. Oddal mi trochę widoczek. Ojojoj, tu jest pokręcone, strasznie się porobiło. A może przybliż mi ten widoczek jednak. Daj mi to. Dobra. Tak.
Okej, okay. No to czyli tak jak na mapie, tak mamy. A gdzie dalej w sobotę? Dubaj. Tak, Dubaj, Dubaj. Czekajcie. O, w ten sposób. Dobra, czyli z podejściem jest okej. No to nie będzie jakiejś większej trudności. Oczywiście pomoc nawigacyjną w postaci VOR-a sobie ogarniemy, bo gdybyśmy nie mieli tak pięknie wyrysowanej linii, to byśmy przelecieli przez VOR-a, odbili na heading 190 i musielibyśmy za pomocą nawigacji VOR sobie ogarnąć 14 mili, na 14 mili zakręcić na punkt Tinki i z Tinki przepraszam, rozpocząć już podejście. No ale tutaj widzę, wszystko jest wyrysowane, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Linson, nie przejmuj się. Ja też jestem dzisiaj nieprzytomny. A w niedzielę dla 787 fajna trasa Salt Lake City Denver. W ogóle ten Salt Lake City to jest bardzo ciężkie lotnisko, z tego co pamiętam. Ono było chyba w wyzwaniach MFS-owych. To znaczy, to nie były wyzwania, tylko... Nie no, w sumie wyzwania. Landing Challenge. Pamiętam, że robiliśmy to chyba nawet na streamie. To nie było łatwe. To nie było łatwe. W ogóle zdałem sobie sprawę, że jak będę miał teraz green screena na całej ścianie, to nie będę mógł tańczyć. Masakra. Będę statyczny. Będę walił głową w stół. Dubaje są dwa. OMDB i OMDW. Ale OMDW... Co to jest OMDW? Bo ja znam tylko OMDW. Podlotniczy Dubaj Al Maktoum, przepraszam. Jezus, to oni mają aż dwa lotniska? Ale to jest 37 km na południowy zachód od Dubaju. Port został uruchomiony w czerwcu wyłącznie dla lotów cargo. Aha. Lotnisko zostało otwarte dla... A w 2013 roku zostało otwarte dla linii pasażerskich. I lata tam Wizz Air. I nas Air. Czyli okej, okay, Wizz Air wybrał to lotnisko, no bo zakładam, że dubajskie to OMDB jest zbyt drogie. No ale to tylko dedukcja. Krzysztof Cielecki. Hejka, mam problem za 320 NX Fly-by-Wire. Nie pokazuje mi kursora na pokrętle wysokości i prędkości. I nie mam jak włączyć automatycznej prędkości i wysokości. Miałeś może taki przypadek i czy umiałbyś mi pomóc? Wiesz co, nie miałem takiego przypadku. Na streamie ci raczej nie pomogę. Zapraszam cię bardzo serdecznie. W opisie masz link do mojego Discorda. Tam masz na moim Discordzie, jak już się zalogujesz, masz dział problemy pomoc. I tam są dosyć ogarnięci ludzie, którzy może ci pomogą, ale nie obiecuję. Ale szansa jest większa niż tu. To zrobisz gifa tańczącego krokce i będziesz puszczał. Nie tam. Biurko w poniedziałek wysyłają, następny poniedziałek. Dosyć im, mają tam jakąś obwałkę. Tyle pieniędzy i obwałka? Co? Ale biurko już w poniedziałek będzie jechało na palecie do mnie, ty. Przecież kurier płakał, będzie... Kurier będzie miał rzewne łzy, tu będą mu leciały, tu będą mu po policzkach spływały łzy. Po prostu będzie mówił, nie, to się będzie. Dobra, to ja sobie zapalę, widoczek jest piękny, EasyJet w pięknym malowaniu. Nic, enjoy flight. Zrobimy dzisiaj jeden locik. Pójdę sobie obejrzę ten meczyk, bo dawno nie oglądałem meczu reprezentacji. Stwierdziłem, że mówię, chłopa, grają o wszystko z Albanią. W ogóle 15 lat temu to jest nie do pomyślenia. Albania? Co? A gdzie to jest? Dlaczego musimy tam grać i dlaczego tak dużo wygramy? A teraz Albania, gramy mecz o wszystko z Albanią. Ja bym kuwa kumał, jakbyśmy grali mecz o wszystko z Anglią, nie wiem, z Niemcami, z Ukrainą. Nie, z Ukrainą to przesadziłem. No z kimkolwiek, ale z Albanią? Cześć Opezor, siemaneczko, cześć, fruwamy. No a co zrobisz? No trzeba fruwać, co? A my 15 lat temu to co? No też kopaliśmy się w czoło. Też się kopamy, my się kopiemy cały czas w czoło. Jesteśmy średniakami, proszę państwa, europejskimi. Ale tak jest, no nic nie zrobisz. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nic nie zrobisz, jak nic nie zrobisz. Muszę tę kamerę poprawić, w ogóle ta kamera jest jakaś dziwna. I ten mikrofon. Boże, już nie mogę doczekać tego nowego biurka. Z bardzo prostego powodu. Zobaczcie, Kroksiu, a ty wiesz, że Ukraina jest lepsza od nas w gałę? Tak, wiem. Na Euro to pokazała, awansując dalej z grupy.
potem oni kogoś byli blisko wyeliminowania kogoś. Już nie pamiętam kogo. Zobaczcie, biurko mi się połamało już na każdej długości. Tutaj nie mogę. Tutaj już nie mogę, bo tu jest złamane biurko. Dalej złamane, dalej złamane. Zobaczcie, jak daleko jest ramię mikrofonowe i jak mocno jest tutaj wyciągnięte. W związku z tym, że mi się całe biurko połamało. Filmik z unboxingu i montażu będzie. Jeżeli będę miał możliwości, chęci i czas, to tak. Jeżeli nie, no to przepraszam, ale postaram się zrobić. Znaczy, ja bym wolał, a wiesz, że Czechy są lepsze? Tak, wiem. Ja znam się na piłce nożnej. Ja naprawdę wiele wiem o piłce nożnej. Możecie mnie tutaj zaskoczyć czymś, ale naprawdę wiele rzeczy wiem i znam. Dużo anegdotek znam. Kiedyś dobrze pójdzie, to wam opowiem dlaczego. Dobrze, jak tam wyglądamy? 367 mil. Ale teraz pytanko, jeszcze jedna rzecz mnie zastanowiła. Nad VOR-em on chciałby mieć 7000. 7000 nad VOR-em, a nad punktem Tinki miałby mieć 3800. A znasz Lewandowskiego? Kogo? A to jakiś trener? A ja gram w klubie i mecz obejrzę raz na jakiś czas. Jak grałem w piłę... czekajcie, na ilu my lecimy? 34 czy 36? 36. Już miałem mindfucka. Lewandowski? Lobet Lewandowski. Ski. Dobra, tak to zrobimy. A tam jest jaki punkt? Lagi niebo, nie boję się, gdy ciemno jest. Ojciec za rękę prowadzi mnie. TRN. Pamiętacie piosenkę tego? Arkanoego to chyba była, nie? Nie ma punktu. 303 mile, jest. Boże, ile punktów do wyboru. 303 mile, a my musimy zacząć zniżanie około setki. Dobra. Wzięło mnie na latanie tym A320. Lubię. Jesteśmy nad Węgrami. Z tego, co pokazuje Looker Tool tutaj, to jesteśmy nad Węgrami. Ale za chwileczkę z Węgrów wylecimy. Nad Węgrami to my już jesteśmy dosyć długi czas. Zaraz będzie, co to będzie? Serbia. Zaraz będzie Serbia, później Bośnia i Hercegowina, Montenegro, czyli Czarnogóra, okolice Kosowa i Albania, Tirana. Taki mały, taki duży, może wszędzie wejść. To jest Wyrolu, to jest piosenka dla dzieci. To, co zaśpiewałeś, to piosenka Tato Arkinoego, dokładnie. Dokładnie. Co to jest? Divert... O, to wprowadził Luke nową opcję. Divert Aircraft. Co to jest? Divert Aircraft, jeszcze raz. Mamy Wi-Fi dla ludu. Flight Locksy. Dzisiaj będziemy oczywiście mieli też znowu, z jaką siłą wyląduje Kroksiu. Jak utrzymam średnią... Co? Passenger Loading Speed. What is my black box data? Bo boję się cokolwiek klikać. A, jeszcze jest na stronie. Jeszcze jest na stronie. Tak by the way. Mapa się pokazuje. Ale nie ma tutaj konkretnie wypisane, kto jest na mapie. Dużo użytkowników Looker Toola. No może nie jakoś masakrycznie, ale kilkunastu lata i to cały czas. W różnych okolicznościach, w różnych miejscach świata. Bardzo fajnie mu to działa. Fajnie. Czy ty można coś podać? In a few moments, the flight attendants will be passing around the cabin to offer you hot or cold drinks and food. Please check the magazine in front of you for our latest offers on food, drink and duty-free shopping. Przewozisz tych kołków na mecz? Kibiców, nie wiem, czy kibice to kołki, ale będąc tu, jesteś jednym z nich. Bo każdy, kto jest na streamie, jest na pokładzie, nie?
Sarniak, pogromca tirówek i przemytnik spirytusu z Medyki, nadal ma wykład? O Boże. Aha, wy mówicie o tamtym, okej. Okay. Już wiem o kim. Kibole jeszcze nie zdemolowali samolotu? Nie, no coś ty. Ja wożę grzecznych ludzi. Chodzi o zawodników. No to nie, zawodnicy są już na miejscu. Ja po prostu ostatnich niedobitków kibicowskich wiedzę. O co wam chodzi? Bo ja muszę aż spojrzeć. Czekajcie. Kieleckie, kieleckie. Tak, tak, bo oczywiście tutaj te wszystkie od Łodzi do Kielc, czyli Piotrków Trybunalski, czyli tam Końskie i tak dalej, no wszystko w tamtą stronę to było przez nas obsługiwane. No i Kielce, no i od Kielc, a jeszcze Starachowice, no i od Kielc w stronę. No i se chłopaki jeżdżą. Fajnie, że ludzkość się realizuje. Fajnie. No nie mam pytań, no. Ja Max jeździłem z Sarniakiem. No co kurwa Sarniak może wiedzieć o ciężarówkach? No, że mają kilka kół. No to jest maksymalnie, no. W Tiranie podobno jest fajny stadion wbudowany w centrum handlowym. Kurwa, to nie wiedziałem. Klękajcie narody. Nie, dlaczego? Rutkość sobie fajnie radzi, co wy gadacie. Grałeś kiedyś w X-Plane? Nie wiem, czy w X-Plane się gra, ale na pewno symulowałem coś w X-Plane. Dobra. No i te koła się kręcą, szok. No dokładnie. Chodzi ci osiągnik siodłowy? Co? To on ma siodło? Mówił, że przeziębiony ma gardło, bo coś tam. Pff, na pewno wpadła zimna perełka z puszki. Ty jesteś kurwa złośliwy, Jezus Maria. A Jezus Maria, jaki ty jesteś złośliwy, no masakra to jest. Stawcie Rutkosia, zostawcie Titanika. Nie wyciągajcie go, tam ciągle gra muzyka. Ale już dalej nie pamiętam. Poszukam jakiegoś samolotu na dalekie trasy, może ktoś coś polecić. No to musisz znaleźć większy samolot. Jakiegoś Boeinga 747, Boeinga 787, A330. Jest kilkanaście. By the way, czekajcie, muszę coś sprawdzić. Ja myślałem, że ktoś za mną leci. Dobra. Zniżanko. 101 mil, do punktu zostało 256, czyli jeszcze 150 mil do zniżania, czyli takiego naszego wyliczonego top of descent. Jest w Monako lotnisko? Nie. Jest obok Monako lotnisko. Boże, co to jest? Nica? To jest zaraz obok, nie wiem. Nica albo... Boże, weźcie mi podpowiedzcie, co jest obok Monako? Nica? Ja dobrze pamiętam? Muszę sprawdzić. Tak mi się wydaje, że tam jest Nicea albo... Nie, Lyon na pewno nie, bo Lyon to Francja. Nicea, tak mi się kojarzy. Byłem tam nawet. Znaczy byłem w symulatorze. Lądowałem tam i później Cessną sobie lecieliśmy nad tor w Monako. Więc fajne okoliczności tam są. A wiesz, gdzie jest Timor Wschodni? Wiem. Na wschodzie. Na wschodzie, panie, na wschodzie. 3 łapki do 70. Kto jeszcze nie dał łapeczki, to zapraszam bardzo serdecznie, żeby nadrobić zaległości związane z obowiązkami kanałowymi.
Żartuję, to nie jest obowiązek, ale kurwa fajnie jakbyś kliknął. A ten kwadrant, co ty masz, to dobrze się będzie spisywał, nie tylko w MFS. Z tego co widziałem, to ludzie podłączają go również do innych symulatorów. Nie wiem, nie będę ci radził, bo potem kupisz, nie będzie działało i będzie na mnie, więc... Dawid chciał mnie zaskoczyć. Gdzie jest Timor Wschodni? Bo ja, Timor, bo mam geografię teraz, kurwa. Facetka się pyta, co, gdzie jest Timor Wschodni. Mów, kurwa, gdzie jest Timor Wschodni. Debilu. Będę miał dwójkę z geografii, a nie jedynkę. W szkole jest jedynka, na studiach jest potem dwójka. Będę miał jedynkę przez ciebie, debilu, z geografii. Gdzie jest Timor Wschodni? Mów. Powiedz, mów. O Jezu, taki dzień. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobrze. A, miałem wam zadać pytanie od mojego... Dziękuję za 70 łapek. Miałem wam zadać pytanie od mojego przyjaciela. Słuchajcie, jakbyście... I teraz bardzo proszę o skupienie. Jeżeli mielibyście dzisiaj możliwość stworzenia gry... Stworzenia gry komputerowej, ale też mobilnej, to jaka by to była gra? Co byście ogarnęli? Nie wiem. Niekoniecznie chodzi o lotnictwo. Może być też związane z lotnictwem, ale nie tylko. Jestem ciekaw waszych pomysłów. Jakiej gry wam na rynku brakuje? Dobra, Dawid. Beczka na bok. Pytam się całkowicie poważnie. Symulator życia, taki totalny na VR. Nie, no to jest, to już mówię ci, że to jest absurd, co napisałeś. Fajne, ale to nie. Wystarczy, że już żyjesz, to już jest wystarczający symulator. Pytam się poważnie, bo niektórzy szukają inspiracji. Ja bym ogarnął gierkę na... podobne do FIFA, tylko że zamiast zawodnikiem grałoby się sędzią, czyli symulator sędziego. O, beka. Jakiś fajny symulator kempingu. O! Symulator kempingu. Kurde, to by było na zasadzie survivalu jakiegoś. Cześć, Kelly, by the way. Symulator jakiegoś transportu w Gdańsku. Tramwaj, autobus, SKM, cokolwiek. Transportu w Gdańsku! Aha, to szkoda. Menadżer linii lotniczej, ale taki dobry. Menadżer linii lotniczej. Dobre, fajne. City Builder w stylu kempingu. Musiałbyś rozwinąć. Ja się nie wypowiadam. Spoko, Adaś. No nie każdy tam ma jakąś wyobraźnię na ten temat. Ale serio, tak myślałem, takie RP, tylko oddzielna gra. Okej. Airport Simulator, ale porządne, a nie to barachło, co teraz jest. No w sumie Airport CEO jest fajne, no. Znaczy, jakoś szukam dla kolegi inspiracji. Może nie dla siebie, bo ja nie umiem tworzyć gier, ale kolega, która tworzy gry, chciałby się zainspirować. No ciekawe, Enkeli, ciekawe. Siemanko. Walker, siemaneczko, witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Albo jakakolwiek gra z trójmiejską scenerią, choćby strzelanka po ulicach Trójmiasta. Kurde, no nie możemy tak konkretyzować. Symulator puszczania latawca. O shit, rzeczywiście Drag White, nie, przyznam szczerze, że nie widziałem symulatora puszczania latawca. Przedstawię mojemu koledze te pomysły, zobaczę jak on na to zareaguje. Symulator puszczania latawca. A on w tym momencie, dobra. I zacznie pisać kod, nie? Dobra. Wiecie, też obstawiamy, że to by była jakaś arcade'ówka, nie? Znaczy wiecie, i to jest śmieszne, że wy dzisiaj to napiszecie, a ja doskonale wiem, że ten ktoś to zrobi, jeżeli to będzie dobry pomysł, bo już kilka gier zrobił, na swoim koncie ma.
jest symulator łowienia ryb, więc puszczanie latawca, czemu nie? Pytanie, na czym polega puszczanie latawca? Znaczy, ja kurwa wiem, na czym polega puszczanie latawca. Nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało. Bardziej chodziło o to, na czym taka gra miałaby polegać. Bo jeżeli na budowaniu jakichś wyrąbistych latawców, symulator pracy policji. Wiesz co, z tego co widzę, symulator pracy policji jest. Powstał niedawno całkowicie. Jest też symulator operatora 911 numeru, więc to też jest dosyć fajne. Też jest dosyć fajne. Więc takie kwestie, strażacy są już. Nie wiem, co jeszcze można by było. Ja na przykład proponowałem, żeby to był symulator obsługi lotniczej, ale to jest wąskie grono ludzi. Ktoś z was tu nawet ostatnio pisał na streamie, żeby to był symulator obsługi lotniskowej. No tak, tak, najpierw tworzysz, a później testujesz 3 lata w jakichś pięknych scenariach. No, to by się wiązało też z fajną fizyką. Mega, mega fajne. Fajne Drakwhite. Znaczy nie wiem, czy byłby na to, zapotrzebowanie by na to było, ale... Fajne, kurde. Symulator latawca. Słuchajcie, powstał symulator żula i papieża. Znaczy, nie, że w jednej grze jest symulator żula i symulator papieża, no to zakładam, że symulator, wiecie, na przykład brakuje symulator lotu balonem. No. Mój młody zapodałby temat w szkole i byłby target. No widzicie. No i dobra, to robimy to. Nie no, żartuję. Znaczy, ja jestem tak naprawdę przekazywaczem pomysłów. Arkadiusz W, siemaneczko, witam cię bardzo serdecznie na moim kanale. Piąteczka leci w twoim kierunku. Symulator nauczyciela. Nie, 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 no nie można robić żartu z żartu, kurwa, repeciak, co ty? Nie, akurat pozdrawiam wszystkich nauczycieli, bo wiem, że to też jest ciężka praca. Ale no bez jaj, no nie można w ten sposób. Coś tam jeszcze macie? Symulator woźnego. Ciekawe by było. Symulator woźnego. Kurwa macie, jakie pomysły. Symulator z życia zakonnicy. Dobra, widzę, że to już jest... Dobra, to już widzę, że doszło do degrengolady. Okej, trudno, proszę państwa. A ja bym ogarnął chętnie jakiś fajny symulator kostki Rubika. Nie ma symulatora kostki Rubika? Oj, wydaje mi się, że jest. Bo to jest na zasadzie aplikacji, na pewno jest aplikacja jakaś w Android, znaczy w sklepie Google Play. Czekaj, aż spojrzę. Sklep Play, Rubik. Cube Solver to się nazywa. 3x3 Cube Solver. Nie, no jest kostka Rubika na sklepie Apple'a. Znaczy sklepie Apple Play. Nie, kurwa, co jest tym Apple? Google Play. Czy, jak to się nazywa? O, no, wiecie gdzie. Nawet jest Motorsport Manager Racing. Ale zajebiście. Muszę jakąś grę ściągnąć. App Store. Dobra, niech będzie App Store. No okej, może Rubiki są, ale latawca twój znajomy mógłby ogarnąć. Znaczy, ja wiem, co on by chciał. Ja nie wiem, czy te pomysły by mu się... Znaczy, wiecie, no każdy pomysł jest jakimś fajną ideą, nie? Albo jakiś porządny symulator budowania wesołego miasteczka. Przydałoby się jakieś odświeżenie. Wiesz co? A propos budowania wesołego miasteczka, to jest tego, kurwa, tak dużo, że aż pęka w szwach, więc rynek jest przesączony już tym. Ten Motorsport Manager słaby jest. Też tak myślałem, widząc po tym, jak ludzie tam reklamowali to. Na Steamie jest Motorsport Manager, są nawet ładne mody na F1.
To jest ciężki temat. To jest ciężki temat. Taki menader to jest ciężki temat. Czekajcie, ile zostało? 172 mile. Dobra, to jeszcze mam 70 mil. Albo symulator wózka widłowego z mega logistyką magazynów i załadunków na czas. To też jest bardzo fajne. To ty, Drakwhite, masz bardzo fajne pomysły. Już sobie zapiszę. Czekaj. Ja to zapisuję, patera. Ja mam notes normalnie do zapisywania fajnych pomysłów na gry. Specjalnie go kupiłem. Symulator latawca. Symulator wózka widłowego. Na czas. No, bo fajne. Fajne, bek jakby kiedyś takie coś powstało. Zapisane. Nie, że Kroksiu nie przekaże. Kroksiu jest jasne, że przekaże. Tylko umiejętności tworzenia brak i inwestorów. Nie, nie trzeba mieć inwestorów, żeby stworzyć dzisiaj grę. Naprawdę, jeżeli masz umiejętności programistyczne, przecież doskonale wiem. No, słuchajcie, mój przyjaciel serdeczny stworzył grę. Wam pokażę jaką. Ja wam ją pokazywałem, ona była nawet na moim kanale. Czekajcie. To się nazywa GATC. Global Air Traffic. Co jej nie ma na Steamie? Czekajcie. Global Air Traffic Control. Jest. Global ATC to się chyba nazywa. Tak. Stworzył taką gierkę. To jest symulator wieży lotniczej. Zdążymy, jasne. On stworzył ten symulator wieży lotniczej. To jest mega fajna gierka. Powiem wam szczerze, że ja jestem... Ja ją testowałem, to był już 2013 rok. 2014. On to stworzył dla Aerosoftu. I wiecie, to jest... kilkadziesiąt tysięcy sztuk stworzonych, więc Robert jest niezwykle zdolnym człowiekiem, więc jeżeli stworzył coś takiego, no to stworzy, znaczy ma zamiar stworzyć drugą wersję tego. Mam nadzieję, że mu się kiedyś to uda. Ale mega, mega, mega fajne to jest. Znaczy to jest bardzo fajna zabawa. Ja to pokazywałem na kanale. Jeżeli to znajdę, to wam pokażę. YouTube. Ale mecz jest o 20:45, tak? Dobrze ja mówię? GATC Crocs. Oła. No. Serdecznie jestem bardzo, bardzo podekscytowany. Żeby być szybciej, dajemy ci jednak do 190. Elegancko. Bajecznie. I nakcik wchodzi na ścieżkę podejścia. Teraz tak. Wizer leci na 0,60. Kontrolowałem w Gdańsku. Dobra. Teraz tak, Tyber, jest, wszystko się powinno zgadzać. Lot, jeżeli ktoś chce się pobawić w takiego arcade'a, zapraszam bardzo serdecznie. A, Bartek Staniszewski ma. Ciekawek, czy ktoś już stworzył grę na podstawie serialu Squid Game. Jeżeli jeszcze nie stworzył, no to już ją na pewno tworzy. Dobra, jak wyglądamy ze zniżaniem? Znaczy, ze zniżaniem. Ile jeszcze do zniżania jest? To jest podstawowa kwestia. Dzięki za 73 ławki. Bardzo mi ogromną przyjemność robicie. Co my mamy za podejście? Decent. Pu.
ten Airgate ponad 100 zł kosztuje, żebyś wiedział, bo cały czas ta cena się utrzymuje. A czemu się utrzymuje? No bo jest bardzo duże zainteresowanie tym. Że to jest cały czas systematycznie ludzie to kupują. To jest piękne. Znaczy Robert tworzy to z dobrą energią, nie? Więc on to tworzy, nie za bardzo to tworzył chyba dla siana za bardzo mocno. Więc tworzył to dla rozrywki typowo. Są tacy ludzie, którzy nie tworzą dla siana, naprawdę. Istnieją tacy na tym świecie. I to popłaca, nie? A może tworzył dla siana, nie wiem. A widziałeś MN Traffic Controller 4? Nie, nie widziałem. Bardziej się zastanawiam, czy wy też ostatnio odczuwacie takie lagi w MFS-ie. Sarniaka kolega pyta o link do tych symulatorów, o których jak myślałem, a ty napisałeś. Adaś, ty z wyrolku. Tego jest pełno. Jak? Czekaj. IMN Traffic Controller 4. Gdzie ja mam Steama? Okej, widzę. O kurwa, ale to kosztuje 225 zł. A jest bezpłatne demo, ja sobie to ściągnę. Ściągnę sobie to. Ale to, że kosztuje to 225 zł, to trochę przesada. Dzięki, Drakwhite. Bardzo, bardzo fajnie. Zadałem to pytanie swoim dzieciakom. Jeden powiedział, że zagrałby w grę, w której mógłby być YouTuberem. YouTube Simulator. Jest! Jest! Jest bardzo zły, ale jest! YouTuber Life Simulator. Jest symulator YouTubera. Jest. Ja już to widziałem. Kurde, nie mogę tego znaleźć. Nie, jest. YouTube Live. YouTuber's Life. OMG. Kosztuje tylko 159 zł. Nie, nie będę za to płacił. Absolutnie nie wiem, na czym ma to polegać. W domu rodziców nagrywaj swoje filmy i łap pierwsze suby, wyświetlenia i polubienia. YouTuber's Life. Życie YouTuberów. Ja pierdolę, czego to ludzie nie stworzą? Czego to ludzie nie stworzą? Dzięki, kapitan Paw. Serio? No a jak? Kosztuje za dużo, nie wiem czy trójeczka jest na Steamie, ale ja w trójeczkę grałem właśnie. No czwóreczka 200 parę złotych, wow. Powiem ci szczerze, nie wiem czy bym kupił. Nie wiem czy bym kupił. Nawet jest Chair Simulator na Steamie. LOL! Naprawdę? 102 mile, dobra, musimy zacząć zniżać. 3800. Dobra, i idź. Zniżamy. Enter destination data. Transition altitude, zaraz sobie spojrzę, jaki jest tam transition altitude.
10 tysięcy. 10 tysięcy. Teraz tak, wiaterek. Daj mnie to. 310 na 9. Temperatura 15 stopni i ciśnienie 10,09. 15 stopni, 10,09. Okej, jeszcze spojrzymy sobie... Ja pierdzielę. Ale jaja, ale ile to kosztuje, mówisz? 150 zyla? Ta, 150 zyla. Lepiej nie mów dzieciakom, że coś takiego istnieje. Bo ci każą kupić, a to trochę kosztuje, przyznam szczerze. O Boże, nie to. Daj mi... Kurwa, gdzie jest mapa? Daj mnie mapę. Bo chcę sobie zobaczyć... 680. Straight in landing runway 35. Dobra, git. Kroks, wystarczy, że zrobisz miesięczny live z życia jak słynny pan G i nie trzeba symulatora. Wiesz co, ale to wtedy musiałoby mi się skalkulować razem z robotą. Adaś, myślisz, żeby mi się skalkulowało? Żebym wziął miesiąc urlopu z pracy i bym zrobił żebym zrobił miesięczny live? Ciekawe, czy wtedy bym zarobił tyle, ile w pracy. Musisz siedzieć na krześle jak najdłużej, ale nie możesz za długo, bo ci dupa odpadnie. Ja pierdzielę, to jest nieprawdopodobne, co ludzie tworzą. To wiecie, ja na przykład, czekajcie, nie wiem, czy to dalej jest, czy to w ogóle wyszło, ale polskie studios zrobiło Pope Simulator. Ty, to chyba wyszło! Nie, jeszcze nie, coming soon. No zobaczcie, będzie symulator papieża, nie? Będzie symulator papieża. I to już nie wiem, czy niedługo planowana data premiery coming soon. I to chyba stworzyło producent Golden X Studio, ale wydawcą jest Ultimate Games SA, czyli to jest polski wydawca. Nie wiem, na czym to miałoby polegać. Take over the reins of the world's largest religious institution. Użyj swojego wpływu, żeby zmienić coś tam ludzkości. In this realistic political strategic game, you take on the role of Pope. Ostatnio wyszedł także symulator wspinania się na góry. Boże święty, nie pamiętam, czekajcie, Climbing Simulator? Mountain Climbing Simulator. Climber, Sky is the Limit, to wyszło. Ale widziałem, że jest tak średnie i to też wypuścili Polacy. W ogóle Polacy wypuszczają mega dużo gierek ostatnio. Ale jest bardzo, bardzo średnie, wiecie? Widziałem to na jakimś streamie, mega średnio to wygląda. Sama technika wchodzenia do dupy. Czekaj, wyłącz, bo mi zaraz zablokują streama. Tak, widziałem Drakwite symulator koszenia trawy. Widziałem. Ja w ogóle chcę sobie kupić symulator myjki ciśnieniowej. Ale chyba nie ma symulatora stacji kosmicznej. Czekaj. Zapiszę aż sobie to. Muszę sprawdzić to później. Symulator stacji kosmicznej, rzeczywiście. Ja wpadłem na fajny pomysł na gierkę. Nie wiem, czy... ale to by była taka arcade'ówka, ja bym bardziej ją widział na jakiś mobile. Tego też chyba nie ma, bo wymyśliłem coś takiego jak Defend World, tak by się gierka nazywała. Na zasadzie, że masz ziemię, którą możesz ziemię, po prostu planetę, z widoku już z kosmosu i możesz się obracać, nie, dookoła, możesz się obracać i po prostu z kosmosu i fabuła byłaby taka, że w pewnym momencie, w związku z tym, że ludzie to szkodniki, na naszej planecie nie było już atmosfery, więc każde zagrożenie mogłoby przenikać i po prostu bombardować Ziemię. W związku z tym nasza wspaniała ludzkość i najprawdopodobniej Amerykanie, bo to oni zawsze tworzą takie rzeczy, stworzyli system obrony Ziemi przed zagrożeniami z kosmosu.
I masz oczywiście bardzo dużo pól na całej tej planecie, gdzie możesz budować, ulepszać jakieś rakiety, karabiny, bomby, które wystrzeliwujesz i każde zagrożenie eliminujesz. Każde wyeliminowane zagrożenie, w zależności od wielkości zagrożenia, dodaje ci punkty. I im lepszą obronę rakietowo jakąś tam, można by było wymyślić kilka etapów tej obrony, aż do jakiejś najlepszej, która by stworzyła na przykład atmosferę, dostajesz punkty i jesteś w leaderboardzie. Dobra, to jest tylko gra, Dawid, no nie wzięlibyśmy wiatru słonecznego, no ale też można by było, nie wiem, może jest jakiś sposób na obronę przed wiatrem słonecznym na przykład. Jak już zrobisz jedną planetę, zdołasz ją obronić przed zagrożeniami, możesz wejść na poziom wyżej i na przykład kolonizować kolejną planetę, nie? Fajny pomysł. Czemu by nie? Tylko, że ja jakbym umiał programować, umiałbym to zrobić, to bym to zrobił. No czemu by nie? No jak? O, już zachodzi słońce tutaj, dobrze. Jak my wyglądamy? 23 tysiące. Dobra, no. Jest git. A czemu nie mogę pobrać Dema Climbera? Nie wiem, dlaczego nie możesz. Nie wiem. Ja nawet chyba nie próbowałem, więc niestety nie pomogę. Jest dużo pomysłów. Krogs, rób, ja się zgłaszam na testera. Chciałbym, tylko nie mam... Bardziej robię to jako pomysł dla mojego kolegi, który tworzy gry. Ślązacy z Zanzibaru obronią wszystko. Tak. Bardziej to jest pomysł dla mojego kumpla, który tworzy gry, nie? Plok Inc. Czekaj, ja sobie to wpiszę. Czekaj. Gierka na czasie. Lubię coś, jak coś jest na czasie. Wyświetlenia, suby! Endemic Creation. Co to jest? No dobra. Dobra. Nie, to kosztuje? 53 zł. To jest... Can you save the world? Take control and stop deadly global pandemic by any means necessary in... Okej. No. Zaraz by mi zablokowali. Najlepsze, że powstała 18 lutego 2016 roku. Oni o tym wiedzieli. Tworzysz wirus albo bakterię i modyfikujesz ją, żeby zniszczyć ludzkość. Fajne, takie pozytywne, nie? Jezu, jak tu ślicznie jest. Naprawdę, jak tu ładnie jest. To my gdzieś tu lądować będziemy? Czekajcie, gdzie będziemy lądzić? No gdzieś tam. Gdzieś tu, gdzie te góry. Dzięki za 77 kciuczków w górę. Patrzcie, ale dobrze wyliczyliśmy z czasem, jest 19.55, no to damy radę dolecieć w miarę fajnie, damy dolecieć w miarę fajnie tuż przed meczem. Szybka taksówka z lotniska i będziecie zaraz na stadionie, więc bardzo fajnie. Miękkie lądowanie, driny za darmo, no dobra panie, to jaki dzisiaj wynik będzie, bo jadę STS-a obstawić. Przegramy 1-2. Ale to tylko... Ale nie obstawiaj tak. Ja muszę zaraz telewizor się ogarnąć, bo ja nie mam jedynki. Ogólnie ja telewizora nie oglądam, tylko na mecze kupuję czasem. Jedynkę po prostu. A nie wiecie, czy mecz jest w TVP Sport tym na stronie za darmo?
Ja myślę, że Drakwide, że przegramy. Że 1-2 przegramy. Ale ja nigdy mi się nie zgadzają moje wyniki, które obstawiam, więc ja bym nie brał tego jakoś bardzo mocno pod uwagę. Boże, tu jakieś lotnisko po lewej mijam, tak by the way. A u mnie też zaczął padać, myślałem, że na zewnątrz pada też w samolocie. Znaczy, że tu, w Albanii. Dobrze. Teraz zakręt, on dziwne tu zakręty będzie robił. Kroks obstawię inaczej, ale się wkurwię, jak będziesz miał rację. Dlatego ja już u Bookmachera bardzo dawno nie gram, bo dużo pieniążków przegrałem przez wkurzanie się na takie rzeczy. Dobra, VOR. Daj mi VOR-a. Jaki tam jest VOR? VOR tam jest 117,7. 117,7. 117,7. Ok, a powiedz mi jeszcze kurs 350, to idzie po jakimś offsecie, 350, 350 i 350, dobra, elegancko, igłę możemy sobie włączyć, 23 mile mamy do tego VOR-a, dosyć elegancko sobie zniżamy, możemy włączyć już światła lądowania. Możemy również... Ladies and gentlemen, as we start our descent, please make sure your seat backs and tray tables are in their full upright position. Make sure your seat belt is securely fastened and all carry-on luggage is stowed underneath the seat in front of you or in the overhead bins. Thank you. Thank you. Najłatwiejsza kasa to obstawić całą kasę na wygraną Hamiltona w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Nie, to nie jest najłatwiejsza kasa. Bo kurs jest tak niski, że nic byś z tego nie wygrał. Będzie transmisja na TVP Sport na necie. Kurde, ja zawsze wolę na telewizorze niż na kompie, no ale jak nie ogarniemy telewizora, to sobie obejrzę w necie. Dobra, pierwszy raz w Albanii, proszę Państwa, w MFS-ie. Ale tam ktoś zapierdziela jakimś myśliwcem. Ale jak zakurza, ale aż miło popatrzeć. No dobra, fajnie, fajnie. Jutro nie obiecuję streama, ale jak ja czegoś nie obiecuję, to znaczy, że będzie. Więc można liczyć. Można liczyć. Może jutro, jak będzie update F1, to jutro może w F1 pojeździmy. Może będą dwa streamy. Pierdzielniemy jeden w MFS-ie, polecimy sobie jakimś samolocikiem. Może tą CRJ-tę się przełamie w końcu. Ja nie włączyłem zegarka podczas startu. Głupi Kroks. Ty, on chyba nawet nie działa. Nie, działa. Więc może jutro sobie polecimy jakąś CRJ-tą. Nie, a może lepiej nie, bo się rozdupce gdzieś. Ludzie mnie cały czas namawiają, kup 737 od tego Bredoka, kup. Nie? Wyślemy ci, spiracimy ci wersję, przyślimy ci. Nie spieprzać przestępcy? Nie można tak robić, halo. Apeluję o spokój, dobrze, to mamy zrobione, VOR mamy ustawione. Pięknie, kut, jest, jak ja się cieszę, że tu mogę być. O kurwa, ale ja z prędkością zjechać bym musiał. Speedbreakami mu pomożemy. Śmigam jeszcze na krótką partyjkę bilarda przed meczem. Do następnego. Cześć, Sarniaku. Pozdrawiam. Mareczku, siema. Właśnie skończyłem robić sufit i wleciałem na live. Cześć, Mareczku. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Nie zauważyłem, jak głupi ja. Przepraszam.
Cześć Mareczku, hej, hej. Nie można tak robić. A jeszcze 80 lat temu wszystko się piraciło. No nie, ja nigdy nie spiraciłem niczego. Chyba. Dobra. Cześć, Kroksowa, moja kochana. Drakwhite, wierzymy. Czekajcie, muszę coś zrobić tylko. Kroks, ty draniu, oddaj kabel. Wait a minute. Dobra. Cześć Maruś, cześć, cześć. Tirana jakie? Ikao? Lati? Lati chyba. Chyba Lati. Tak, Lati. Lati. Cześć Dawid, hej, hej. Co to za degrengolada? Znalazłem se kabel, to własność Bezosa. Degrengolada pisze się przez EN, to po pierwsze, moja kochana. Znalazłaś sobie kabel, a nie se kabel. Jeffrey byłby zły. Co? Moja żona żyje w swoim świecie. No i dobrze, jest szczęśliwa i to się przynajmniej chwali. I dobra, my nad lotnisko nadlatujemy. To będzie vertical deviation, raczej nie. Po prostu nie. Ciekawe, czy się wiaterek będzie zgadzał. Za szybko zniżyłem. I know. Everything I know. Everything you... You got it. Di-di-di-di-di-di-di-di. You got it. Du-du-du-du-du-du-du-du. Dobra, bliżej. W końcu ładnie podejście wyrysował na VR-ze. Z tą łezką tutaj. Włączyłam mecz tak jak chciałeś, tylko czegoś mi tu brakuje. A, ciebie. Kroksowa, moja droga, ale mecz jest o 20:45, za 40 minut, więc ja za chwilę przyjdę. Za chwilę przyjdę. Bądź gotowa. Marek, jak tam... Właśnie, Marek, jak postępy przy remoncie? Wszystko ok? Ty sam robisz ten remont, Maruś? Dobra. I Tirana jest tu. Dobra. Zawrotka. Ciekawe, czy gdzieś stadion dojrzymy tutaj. Polska! Drakwhite, pozdrawiam. Dzięki, że wpadłeś. Dzięki za pomysły.
Lee skończyłem sufit, został do pomalowania oraz ściany i położenie paneli oraz nowych drzwi. Kurde, roboty trochę jest, co, Maruś? No trzymam kciuki mocno za ciebie, żeby ci się wszystko udało, żeby było w porządeczku. Stadion? Nie widzę stadionu. Przepraszam bardzo, widzieli państwo sad stadion? Tak, sam sobie robię remont. Ja powiem szczerze, moje umiejętności techniczne są tak słabe, że ja nawet szafek nie umiem skręcać, więc... No ameba, no trudno, to co zrobisz, no. Ale tak szczerze to podziwiam zawsze ludzi, którzy sami sobie potrafią remont zrobić. Którzy potrafią wziąć techniczne sprawy w swoje ręce i to zrobić. Także Marek, szacun. 81 łapeńców, ale daliście dzisiaj. Bardzo cieszę się, choć stream dopiero powinien się rozpoczynać, albo już by trwał pół godzinki. Ale dzisiaj w innych okolicznościach sobie tutaj radzimy. Dobrze. Oddalamy się od Vioara. Do Vioara mamy jeszcze... Dobrze, 13 mil. Okej. Schodzimy. A ja umiem latać samolotem, Anita. A ty nie umiesz. No i co? Będziemy się teraz kłócić i licytować. A może też nie umiem samolotem latać. W ogóle, by the way, moja żona mnie teraz zostawia na kilka dni, ja nie wiem jak ja wytrwam. Będę sam, jak palec. Wszędzie wilcy. Wpadacie na chatę? Imprezę zrobimy. Dobra, zeszliśmy z prędkością. Więc on powinien się ogarnąć ze skręcaniem. Klapy jedyneczki. Niech sobie już będą. Nawet nie pamiętam, kiedy mój rower był w serwisie. Sam sobie go serwisuję. Super! Zawsze możesz przejść na zupki chińskie. No chyba tak będzie niestety. Moja żona mnie zawsze zostawia w newralgicznych momentach mojego życia. Przyzwyczaiłem. Jak się coś dzieje, to żona, dobra, to ja jadę, nie? Elo! Dobra, to mamy, to mamy. Autobrejki na medium. I nad Tiraną kręcimy. Nie chcę twoich pudełek. Dobra. Możesz jechać, ale narób klopsów na tydzień. Klopsów! Gołąbków, kurwa, poproszę. I rosołu dużo. I kotletów. Dobra. Ile do Vioara? 13 mil. Rozłożymy się troszeczkę wcześniej ze wszystkim. I ustabilizowani prawie. Na trójeczki. Krok z Witą, masz zamiar polatać A330? Lord Jonasz, tak, ale w momencie, kiedy wyjdzie jakiś normalny A330, a nie Buda z bebekami A320 fly-by-wire. To tak to nie chcę. Dobra.
się tu pojawiło, nie? A już na rączce. Tylko za szybko konfigurację zrobiłem, ale... Czemu ty nie odpalasz VOR już? To znaczy, co mam ci odpalić VOR? Co byś chciał, żebym ci odpalił? Bo ja ląduję wizualnie z ręki, nie wiem, co mam ci odpalić. VR mi tylko wskazuje, gdzie mniej więcej jest, ale nie miałem zamiaru lądować po VR-ze, tylko wizualnie, zwłaszcza patrząc na warunki pogodowe, które są tutaj. Okej, no ale to nie muszę tego zrobić w ten sposób, no zobacz. Jeżeli mam tutaj, to ja też mam tutaj VR-a pokazanego, tak? To, że sobie dam go tutaj, no okej, ale VR ma jakiegoś jakiś offset tutaj. Nie muszę na tym konkretnie. Się strasznie książkowo trzymacie latania. Nie wiem, no ja książkowo nie latam i nie będę latał. Spoilers armed, cabin checked. Signs, o Jezu, zapomniałem o pasach. Napinać pasy. Cześć, kocham latanie. Everything you want, you got it. Okej, no jakbym lądował na Samos, to wtedy bym używał, ale nie ląduję na Samos, tylko w Tiranie. Ale dzięki Lordzie Jonaszu za wskazówkę. Hello there, Phantom. Opa, papa, nie tak mocno. Nie tak mocno, panie Kroksu. Bez papi to ciężko, przyznam. Zlokalizować, czy jest się dobrze, czy jest się niedobrze. Oła, dzisiaj twardo.
Dobra. Cześć, Loser Cloud. Tirana, please keep your seatbelts on until we reach the gate. Język przygryziony, stary, ty nie widziałeś twardych lądowań. To było w miarę miękkie lądowanie. EasyJet and the entire crew, we would like to thank you for choosing to fly with us. Thank you. Thank you. Dobra, witamy w Tiranie. Mamy dokładnie pół godzinki do meczu, więc bardzo dobry czas. Bardzo dobry czas, słuchajcie. Naprawdę starałem się jak mogłem. Taxi i APU. Wyłączymy stroby. Czemu mają? A nie, stroby to na dół. Dobra, cyk, cyk, cyk. Klapy złożone. To mamy. To jest git. Widziałem, latam Ryanairem. Aha. No tak. To rzeczywiście. Ostatnio to kaczki na psie startowym robiłem, jak lądowałem. Nie jest źle z moimi lądowaniami. Ostatnio miałem dosyć dobrą średnią. Choć teraz przyznam szczerze, nie wiem, co się dzieje. Ale zmagam się z dużymi ścinkami. Ja nie wiem, czy wy też ostatnio macie takie ścinki. Albo mnie czeka, proszę państwa, reinstal systemu, albo samego MFS-a. Tak bym obstawiał, że coś z tych dwóch rzeczy. Bo nie jest git. No nie jest git. Słuchajcie, może jeżeli będzie mi się chciało, to zrobimy lot powrotny jeszcze dzisiaj po meczu. Tak do północy sobie będziemy latać. Już światła wyłączam. Elegancko, dzięki, że zdążyliśmy na mecz. Trzymamy kciuki za Polskę i do następnego. Po wszystkim. Cześć, Pawsie. Cześć. Dzięki, że byłeś. Pozdrawiam cię bardzo mocno. Już światełka, żeby nie uślepiać tutaj. Proszę bardzo. Parking brake is on. N-silnik git. APU jest odpalone. Super. I ten silnik zgaszony. Podsumowanie teraz akurat. Będzie git? Zgaś się? Tak jest. Ładnie to wygląda. Fajnie. Dobra. Teraz tak. Pompy możemy ogarnąć. Super. Sprawdzę sobie. Weather radar is off. Prediction wheelchair of course off. Tikas. Tutaj na standby, tutaj jest auto. Transponder, prediction wheelchair off, nose lights off, landing lights off, spoilers retracted, APU master on, anti-ice on, parking brake is on, anti-ice on. External power mamy dostępną? Mamy dostępną, więc możemy wyłączyć APU. Wyłączmy baterię. Wyłączmy wszystkie światełka. Odepnijmy pasy. Dobra. Znakomicie. Tak. Dobrze, proszę państwa, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w Tiranie. Życzę miłego, spokojnego meczu. Może do zobaczenia później, a jeżeli nie, to do jutra. Dzięki za suby, dzięki za lajki, dzięki za donaty, dzięki za wasze wsparcie. Pozdrawiam was bardzo mocno i Polska górą. Kuwa, jak to jest ładnie.